Myślę, że sukces polega na dobrym znalezieniu formatu do odpowiedniej osoby. Tak było w moim też przypadku, czyli najpierw ktoś, czyli ówczesna szefowa TVN Style Iwet Żółtowska-Darska, poznał mnie, a potem stwierdził, że idealnie się do tego nadaje, mimo że ja myślałam, że się do tego absolutnie nie nadaje. Ona powiedziała, zobaczysz, będzie świetnie, bo ty po prostu jesteś tą osobą. Myślę, że na tym gdzieś polega sukces, że jest to prawdziwe, że jest to nieudawane, że te wszystkie rzeczy, które robię, naprawdę mnie interesują. Ja do tego wkładam całe moje serce. Często moja redakcja mówi, dobra, już cicho, to nie jest program o tobie. To ja się pytam, a o kim? Zawsze prowadzący tworzy jakiś format na, według siebie. On jest szyty na miarę osoby, która go prowadzi. Może stąd też również jego sukces. Wcześniej uwielbiał mnie oglądać mój syn, który wchodził na taką meblościankę, na której stoi nasz telewizor i całował mnie. Teraz już go to śmiertelnie nudzi, natomiast ja po prostu lubię spojrzeć też po to, żeby wiedzieć, czy jest tak, jak ja bym chciała, czy można coś zmienić, czy można zrobić coś lepiej. Czy coś się zmieniło? Bardzo dużo się zmieniło. My pracowaliśmy nad tym programem. On, jak zaczynałam, miał raptem 12 minut, potem było go coraz więcej i więcej. To było stare studio na ulicy Kawalerii 9. Później się przenieśliśmy, różne były na to pomysły, różne były zmiany, ale no, gdzieś tam oczywiście staraliśmy się, żeby to było zawsze jak najbardziej ciekawe dla widza, czyli żeby był to program humorystyczny, bo ze mną zawsze taki będzie, żeby oprócz tego, że ja coś omawiam, że ja coś pokazuję, żeby ta kobieta w domu, która siedzi, dostała coś jeszcze, czyli dostała taką dawkę dobrego humoru. Piszecie do mnie o tym, że w zasadzie gadżety gadżetami, aczkolwiek też bardzo dużo pomagam, bardzo dużo osób ma dzięki temu orientację w terenie, nazwijmy to, ale lubią mnie słuchać po to, żeby się lepiej poczuć, czyli wracają po pracy, będzie Anka, to znaczy, że będą się mogły pośmiać, będą mogły przy mnie odpocząć.